Do wyborów samorządowych pozostał niecały miesiąc. Wiele osób nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. Wybór może być trudny, a w wielu miastach trudno wskazać lidera w tym wyścigu. W Zabrzu o fotel prezydenta zmaga się aż 6 osób, porówno 3 kobiety i 3 mężczyzn. Dziś Karolina Komada postanowiła sprawdzić, co do zaoferowania wyborcom mają panie. Droga do zwycięstwa jest długa, szczególnie jeżeli konkurencja widoczna jest na każdym kroku, a w grę wchodzi fotel prezydenta. Powszechnie wiadomo, gdy wybór jest zbyt duży, to z decyzją czeka się do ostatniej chwili. Jeszcze nie wiem, dla kogo będę głosował, ale na pewno na kogoś konkretnego. Tylko na PiS, tylko czego oczekuję, żeby wróciło to, co było pół roku temu. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że Rybniewska lub Żbikowski, ale jeszcze nie jestem przekonana. Przede wszystkim, kurczę, żeby to Zabrze ożyło. Żeby po prostu nie było tak smętnie. Ożywienie Zabrza zapowiada Alina Nowak, radna w Sejmiku Województwa Śląskiego, a w przeszłości podsekretarz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rządu Prawa i Sprawiedliwości. To przede wszystkim posprzątanie tego miasta, bo bardzo często mieszkańcy narzekają na wszechobecny bałagan panujący w naszym mieście. Chcemy ożywić wokół Muzeum Górnictwa Węglowego, które jest świetną instytucją. Chcemy, żeby powstały restauracje, knajpy, żeby powstały miejsca, gdzie będą się mogły spotykać młode osoby. Wiele nowych pomysłów ma też aktualna prezydent Zabrza. Małgorzata Mańka-Szulik, rządząca nieprzerwanie miastem od 18 lat, chce skupić się na rozwoju infrastruktury, komunikacji, a także na budowie nowych mieszkań w dzielnicy Helenka. Z jednej strony nauka, z jednej strony wspieranie przedsiębiorczości, a z drugiej strony komfort życia. Właśnie te ścieżki rowerowe, właśnie nowe mieszkania, właśnie projekty, którymi wspieramy działania na start. Tak więc i dla młodych, i dla seniorów, i dla dzieci. O edukacji, dzieciach i przedszkolach w kampanii wspomina Agnieszka Rupniewska. W poprzednich wyborach była o krok od wygranej. Teraz poparciem Koalicji Obywatelskiej i Lewicy przedstawiła właśnie zabrzeńską mapę potrzeb własnego autorstwa. Znalazła się na niej karta mieszkańca, tyle że proces jej tworzenia już zainicjowała obecna Rada Miasta. Na mapie pojawił się także srebrny telefon. Seniorzy mówią o tym, że co prawda są organizowane dla nich zajęcia, ale to wszystko nie jest skoordynowane w taki sposób, w jaki by sobie to wyobrażali. Jest gro seniorów, którzy mają poważne problemy finansowe, dla których nie ma alternatywy ani propozycji rozwiązania. A ja chcę to zmienić. Chcę uruchomić srebrny telefon. Chcę wprowadzić cały pakiet rozwiązań dla seniorów, tak żeby poczuli się potrzebni i żeby byli zaktywizowani. W wyścigu o fotel prezydenta Zabrza bierze też udział Borys Borówka, Kamil Żbikowski i Sebastian Dziębowski. Mimo że wybory 7 kwietnia, to biorąc pod uwagę wszystkich kandydatów w Zabrzu, rozstrzygną się one pewnie dopiero 21 kwietnia, czyli po drugiej turze.